Cześć wszystkim, witam was w 14 odcinku z Delos Colossus Arena. Kontynuujemy przygodę naszego mrocznego elfa. Ostatnio odzyskaliśmy serce Seleny, czyli taki mroczny artefakt, który musieliśmy oddać do królewnej w mieście zwącym się Eldenroot. I ona w zamian naskrybała nam na mapce lokalizację Eldengrove, czyli kolejnego dużego lochu, w którym będziemy mieli za zadanie zdobyć kolejny kawałek kosuru chaosu, czy coś w tym stylu, to tam tak było. To będzie już czwarty taki duży loch, który odwiedzimy. I zapewne w związku z tym będzie więcej potworów, może jakichś nowych. To już wszystko okaże się już niedługo. Eldengrove, małe przerośnięte miejsce do Eldengrove stoi przed tobą. Strzegący sekretów zapomnianych przez wieki. Gdzieś wśród tych mistycznych korytarzy leży trzeci kawałek kosturu chaosu. Dobrze. Dlatego wychodzimy. Nie, co? Exit. Akurat to nie znaczył wychodzenia całkowicie, ale tylko z tego ekraniku. Tak, to będzie jeden z takich trochę cichszych dungeonów, na to wygląda. Czy ja pamiętam, jak się w tej grze walczy? Jesteśmy spellswordami, w związku z tym musimy wyjąć mieczyk i prawym przyciskiem będziemy atakować. Dobra. W takim razie zwiedzamy. Wchodzimy do Eldengrove. Dobra, napiski będą. Niektóre to są takie staroangielskie słowa, których ja się nie za bardzo nawet ani w szkole, ani nigdy nie uczyłem, więc ciężko akurat z tym u mnie. Całkiem interesujące drzewa, niby zarośnięte przez wieki, a jednak wyglądają jakby, no powiedzmy, żyły sobie. O, wilczki są jakieś. Właśnie, jak się w tej grze zapisywało? Musiałem kliknąć escape, tak? Dobrze by było sobie przypomnieć takie podstawy. 14. Cyk, dobra. Żebym już wiedział, że to jest to miejsce. Okej, dobra. Dzień dobry, wilczku. Tam już widzę, jest coś interesującego. Coś tam się ruszało. Widzimy wilka. Gdzie? Jak roślinka napiernicza? Atakujemy. Dobra, ta roślinka na nic nie robiła. Nieważne. Ten loch w ogóle, w którym teraz znajdujemy się, dosyć właśnie ciekawy. Właśnie przez to, że... No, nie tylko przez to, że zewsząd atakują nas wilki, ani że to są jakieś dziwne roślinki poruszające się, ale również... Ale stąpamy głośno. Ale również dlatego, bo to jest taki, a przynajmniej pierwszy poziom tego lochu jest taki, że mamy wszędzie żwopłot. O kurczę pieczone. Ja nie pamiętam, czy ja mogę walczyć z takimi typami. Zapisanie szybkie. Znaczy nie, czy oni byli ozdobą, czy się walczyło z nimi? Dzień dobry. Dobra, chyba nic mu nie robię. On się patrzy na mnie, gdzie... skądkolwiek nie spojrzy na ten posąg, to i tak się na mnie patrzy, straszne to jest. O, i to jeszcze taki ciekawy loch też pod tym względem. No, w sumie nie będzie duży spoiler, powiem. Ale akurat w przypadku tego miejsca, chodzenie wzdłuż lewej lub prawej ściany po wejściu do środka najlepszym pomysłem nie będzie. Oj! Jak się walczyło z tymi typami? A dobra, normalnie. Muszę sobie przypomnieć, bo myślałem, że przypadkiem nie było w tej grze czegoś w stylu przeciwników, których można tylko magią załatwić. Bałem się trochę, że to jest pierwszy z takich przeciwników. Gdzie wilk? Oj, za mną. Tak się trochę obawiałem. A wie, na pewno jest jakiś, który właśnie tylko magią można, ale... Być może jeszcze to nie ta biała zjawa. Którą tak się zastanawiam, czy nie spotykamy pierwszy raz? Już któryś raz widzieliśmy ją wcześniej. Nie mam bladego pojęcia. O rany, no wyłączyłem tryb streamowania, no i oczywiście muszą się jakieś powiadomienia mi wyskakiwać, no. To jednak nie był najlepszy pomysł, żeby to wyłączać, no cóż. No bo gdzie my w tej chwili się znajdujemy? Czy to nie jest przypadkiem? O właśnie. Czy ja nie przeszedłem w ogóle... Oj, sorry. Jak to się... A, W, dobra. Aha, ja w ogóle przeszedłem chyba wprost do... Przejścia dalej? Nie, niemożliwe. Nie, no niemożliwe. Rozumiem, że są drzwi.
Możemy otworzyć. A za nimi coś się kryje? Kolejne drzwi. Tak w ogóle tak też... troszeczkę ostatnie lochy, które zwiedzaliśmy, nie za bardzo chciałem zwiedzać w całości, a oczywiście gdyby nam brakowało złota albo jakichś dobrych przedmiotów, to moglibyśmy to robić. Bo zwiedzanie lochu to oczywiście zdobywanie większej ilości przedmiotów i tego typu rzeczy i tak dalej. Ale tak myślę, że skoro właściwie mamy dosyć dobrą postać, która ma całkiem spoko statystyki, mamy naprawdę dobre przedmioty, katany, która ma, nam daje plus 10 do siły i no nawet nie najgorsze ma statystyki, to na dobrą sprawę już nie ma aż takiej, znaczy nie czuję aż takiej potrzeby, żeby tak bardzo te lochy zwiedzać, dlatego będziemy po prostu iść wprost do skarbu, jeżeli będzie taka możliwość. A na przykład tutaj jest jeden skarb. Co my tutaj mamy? Barzersy, Bladehelm. Dobra, ja może będę ignorował jakieś takie głupoty niepotrzebne. Co to za Brazersy interesujące? Czy to jest kolejny wisiorek, który nie wiem co robi? Dokładnie tak! Oj, dlaczego ja muszę tak rzadko grać w tą grę, że ja za każdym razem zapominam, do czego są te wszystkie moje przedmioty pomniejsze? Cóż... które w ogóle gdzie są? Już mi się pozapominało. Tu mamy mapę pod M. Dobra, a pod C? Charakter. Nie, pod C mam magię, dobra. Open resist fire. A, tu mam magię. Gdzie jest, kurczę, pieczone? Użyteczne przedmioty tutaj? Nie. Nie, ja nie chcę pickpocketować. To jest to? Dobra. Mark, crystal, ring, potion. Gdybym wiedział, co to wszystko robi. A dobra. O, właśnie. Pamiętałem, żeby w końcu kupić te potiony? Purifikacja, invisible, reaction. Dobra, kupiłem. A tam pamiętam, że miałem problemy, że tam pająki mnie trochę petryfikowały. O kurczę, pieczone. Jak wyszły na mnie. Właśnie przez to, że nie pamiętałem, żeby kupić te potiony odporności. No i sobie trochę mnie to cisnęło wszystko. Dobra, nasz bohater trochę zaczyna mieć problemy ze zdrowiem, więc może się ustawmy gdzieś i wyleczmy. Fajnie, jakby nas nic w trakcie nie zaatakowało. Oj, no i oczywiście. Gdzie jest potwór? Coś mi się wydaje, że gdzieś za ścianą sobie egzystuje. Dobra, to odejdę po prostu trochę dalej. I spróbuję jeszcze raz. Oczywiście cały czas zwrócę... O, serio. Oczywiście cały czas zwróceni w stronę, z której mogą nas zajść w każdej chwili. Ale że też trzy wilki mnie zaatakowały w jednym momencie. No to jest wilk, to nie pomoże mi to za bardzo. Znaczy no, nie będę chyba w stanie jeszcze spać. Kurczę. Dobra, może spróbujmy podejść do wyjścia czy coś? Gdzie ja w ogóle w tej chwili? Oj. Dzień dobry, wilku. A, tak sobie idziemy. Gdzieś tam na środek trzeba pójść, kurczę. I dopiero wtedy będziemy mogli przejść na kolejny poziom. No żaś te wilki wszędzie, no. No dobra, no doekspijmy się. Oj, dzień dobry. Dobra, może teraz? Dobra, radę. Trochę zdrowia chociaż. Jeszcze? O, pięknie, super. Oczywiście zewsząd mogą nas znowu zaatakować, ale my się nie przejmujemy tym. O, jest wilk. W ogóle ciekawe, że tylko wilki mnie tutaj atakują. Znaczy tak, w większości wilki. Poza wilkami, mało co. I gdzie ja kurna wiesz, wszedłem? Jakieś dziwne miejscówki. Chyba mi się pomyliły trochę lochy jednak. Możliwe tak, że mi się trochę oj, pominął. Oj, o, dzień dobry. Straszą mnie to to mnie leczyło? Dobra, Mark, dziękuję. Oj, 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 jak tu będą te duchy, to może być ciężkowa. Oj, oj, gdzie ja wszedłem? Znowu jakieś głupie miejsce. Ale w ogóle patrz, jak to realistycznie jest. Jak jest trawa blisko mnie, to jest w miarę zielona, a im dalej, tym jest taka bardziej zamglona. Realistyczność. Jak będzie więcej tutaj tych duchów, to chyba sobie coś zrobię. Oj, nie będzie to przyjemne. Dzień dobry, posąg. Ty, ja znowu się zgubiłem chyba w tym lochu. A, dzień dobry.
Oczywiście najlepsza strategia odsuwanie się do tyłu za każdym razem jak atakują. Siema? Czy ja gdzieś znowu wszedłem w jakieś głupie miejsce? Wygląda to, że chyba jednak pozwiedzamy sobie ładnie to miejsce, zanim znajdziemy wyjście stąd. O kurde, ono jest znacznie większe niż myślałem. Okej, to wygląda, że jednak sobie chyba pozwiedzamy dosyć sporo. Dobra, rest fully health. Dobra, koniec. Nie będę się zawsze leczył do końca, bo to nie ma... Co? Nie warto po prostu. O ty kurna. To jakiś duszek bronił przejścia. To znaczy, że... Czy się dalej? Nie, oczywiście, że nie. O, super. Super wręcz. No, zwiedzania ciąg dalszy, no. Takie już lochy są. Te grubsze duchy to one są najgorsze. Ale dziwi mnie bardzo, że one są białe. Nie pamiętałem w ogóle. Myślałem, że one były raczej takie ciemne. Widocznie coś się pomyliło. A co to takie w dali? Coś się buguje, psuje. Muszę cały czas na tą mapę patrzeć, bo inaczej ja się naprawdę zgubię. O, dzień dobry. Jest takie straszne, ale to dlatego, bo to w ogóle dźwięków nie wydaje. To podnosi tylko straszność. Jeszcze jakby jakieś dźwięki wydawało. To było może wiadomo, o co chodzi. A co tam w ogóle jest, bo... Ja widzę jakby tam coś... Chodźmy sobie teraz wzdłuż lewej ściany, nic nas nie zabije raczej za to. Co tam tak w oddali... Czasem widać... O! Wydawało mi się, że z dwóch stron ja tylko. Widać było jakby jakaś tekstura prześwitywała albo coś w stylu. Może to coś znaczy. Dobra, cały czas wzdłuż lewej ściany i może gdzieś dojdziemy. Co jest grane? Ty zarąbało mnie coś? O, ja pierniczę, a nie mam pojęcia co to mogło być. Jakiś potwór, chyba duch jeden. Dobra, wydaje mi się, że wszedłem trochę gdzieś dalej. I w sumie zdaję sobie sprawę teraz, zdałem, że kiedy coś muzykę przerywa, taki nawet najcichszy możliwy głosik, to znaczy, że gdzieś pojawia jakiś porąbany duch, który mnie chce dojechać. Na pewno. O! Właśnie, kurna, ty. I pewnie on mnie wtedy zrobi. O! Złoto. Dzień dobry. Mamy dobre serce, dzięki. Może wykorzystam to miejsce, żeby się trochę uleczyć, ale oczywiście wielkie sobo, więc się nie uleczę. Ups. Tak, oczywiście, że mógłbym korzystać. O ty cholera. Mogę się uleczyć, czy coś? Cure Potion, Fire Dart? O, Mark. Ja muszę odkryć, jaki jest skrót klawiszowy do tych przedmiotów, bo ja naprawdę nie wyrobię, nie? Dobra, przycisk od przedmiotów to jest U. Dobrze, dobrze widać. Bardzo dobrze. Do pełne zdrowia. No. Co mnie bije? Skąd? Przez ścianę mnie gościu zarąbał chyba. Co za cwany. A my nawet nie będziemy w stanie do niego podejść, bo jest... Daleko. Co to są za dźwięki? O ty kurna macie. Mark is broken. A, dobra. Co to? Krystal? Ring? Potion. Aha. Super, czyli wygląda to, że... Chyba sobie nie pokorzystamy z tych przedmiotów. Te duchy białe to jest takie promaństwo, takie ciężkie, ale spoko. Czy to jest ten zepsuty Mark? Dobra, to ja go z... Narka? Ten kryształ to nawet nie zrobi. Ale to jest jakiś drugi. Mogę dojść tylko jeden kryształ. Dobra. W takim razie... To jest jakiś spell, ale nie wiadomo jaki. Weźmy sobie drugi. Może to będzie leczenie. O! Aha! To było jakieś... Że teraz widzę z daleka. Co? Po co mi to? Po co mi jakieś widzenie z daleka? Dobra, wypierniczaj, kryształku. Na dobrą sprawę.
No room to drop. Tu? A może to czyszczenie zrobię poza? Wygląda na to, że chyba już nie ma żadnych przedmiocików leczących. Czyli będę mógł jedynie korzystać z magii, czyli nie z mapy. Mogę albo się magią leczyć, cure poison, lifesteal, light heal. Albo light healem, albo czymś innym. Na przykład restem. Oj, ja chyba powinienem się leczyć. O ty kurna. No nie. Ej, co jest grane jest? Halo? Ty bez jaj. Czemu nagle mieczu nie mam wyjętego, co? Gościu mnie bije, a ja nawet nie mogę mu odpowiedzieć, co jest grane. Use mage. No halo, a... No nie gadę, z jakimś tym przyciskiem schowałem miecz niechcący, ups. No to już wszystko jasne w takim razie. Może co jakiś czas jednak powinienem zapisywać, zwłaszcza po konfrontacji z jakimiś dziwnymi duchami. O, na przykład z tobą też. Dobra, do tych duchów najlepiej podejść jak najszybciej i ich załatwić z bliska. Lepszego sposobu chyba nie ma na pokonanie ich. O! Uuu! Chyba dotarliśmy do przejścia dalej. Do przejścia na kolejne piętro. Bardzo mnie to cieszy. Wejdźmy zatem. Zobaczmy, co na nas czeka. No, że czas na szybki zapis. Zaraz się okaże, że tu zaraz na nie coś wyskoczy. Są jakieś schody. A chwila, a jak ja tu przejdę? Właśnie jak się crunchowało w tej grze? Nie wiem. Oj. Nic nie widzę. Coś mnie bije. You are this... Szczury! Wszystko jasne. Wszystko przez szczury. Z których nic nie wypadło, nic nie zostało. O nie! Ja jestem żółty teraz i co teraz? Cure poison. Light heal. Czy to jest ten? Nie. Oj. To może friction cure poison? Purification. Aha! Jakąś chorobę dostałem, kurczę. Super. I co ta choroba mi zrobi? Mam nadzieję, że zniknie niedługo. Charyzma minus 1. Aha. No. Dobrze mi w takim razie zrobiła. Nie, ale teraz bez żartów. Mam nadzieję, że to mi za dużo złego nie zrobi, bo... No to tak trochę chyba wygląda to, że przyjdę nieprzygotowany w ogóle. O kurde. Pieczona. Czekaj, czy to nie jest zagadka jakaś? Znowu? O ja. Nie no, spoko, spoko. Ja zaraz odpowiem na tą zagadkę, tylko... Tylko, że ja bym chciał... No trochę wyleczyć. To by było śmieszne, jakby to już końcówka dungeonu była. Rest? A, nie mogę. Gdzie ktoś kurna jest? O, to był szczur, dobra. Teraz mogę się wyleczyć? Pięknie. Chyba za dużo się nie wyleczy, jeżeli będą tak się pojawiać wrogowie zewsząd. A co, w większości tylko szczury. O, kładka, mogę ten wejść, nie? Nie, to tak dla pizzy tylko. No, może tu dam radę się wyleczyć? Co chwilę się pojawiają wrogowie, nawet nie mam szansy, żeby zrobić coś. O, drzwiczki. Dobra. Nic tu nie ma. Dobra, w samym kąt. O, dobra, coś tam się leczy. O kurde, pieczone. O, was ciasne. Nic użytecznego, spoko. Nic. Dobra, leczę się dalej. O, dobra, udało się wyleczyć. W końcu. Tylko ta choroba nie chce ze mnie jeść. Kur... Co ja z nią mam zrobić? Mam sobie z nią żyć? Będzie trzeba się wyleczyć w końcu. Bo to nie może tak być. Ale teraz tak, czy ja naprawdę odkryłem tak bardzo szybko ten kawałek? Trochę mi się wydaje, że to raczej... O, ja pier... Nie powinno być aż tak proste. Co to się odpierdzieliło?
Light Hill. Nagle się drzwi odblokowały. Czy to przez to, że ja wcześniej... Ej, co się stało? Ej, no nie! A, dobra. Bo to był sekret secreto. Ciekawe? A, no i wszystko jasne, tak? Ale nie, no chwila. Tu są te hasło, tak? Dobra. Zapis w takim razie. Ostatni przed zagadką. I przeczytajmy. Tak. Ptanko. Elvish Mitra, Angoria Silver. Ale to jest ogromnie długa zagadka. Dobra, czas ją zrozumieć chyba. Elficki mitryl i srebro argoniańskie. Kruszonkę mogę. No nie, takie słabe? Dobra, napisy będą lepsze. A najpierw ulepszam wszystkie stworzone przez człowieka. Pożeram wszystko. Ptaki, bestia, chłopi, prężczyźniami, królowie. Chociaż moje tempo jest równe, mężczyźni przyklinają moją prędkość. I ludzie też. Żałują, że nie jestem bardziej leniwy w potrzebie. Potrafię pełzać i czołgać się, spieszyć, a nawet latać. Jestem wszystkim, co masz. Powiedz, kim jestem. Dobrze, teraz pozwólcie, że pomyślę sobie 10 minut. To znaczy faktycznie pomyślę, a nie sprawdzę tego w Google, jak zwykle. Nie. Ja nigdy nie sprawdziłem w odpowiedzi. Ja zawsze wymyślałem. Ta przedostatnia linijka może być taka najbardziej wskazówkowa. Dobra, czas na myślenie. Dobra, spróbujmy życia. Nie za bardzo. I may leave you very soon. Okej, okay, darkness może? Nope. Okej. Okay. A jeszcze woda? Też nie? To może light? Też nie? No pewnie ostrze nie za bardzo, prawda? Nie za też. Co jeszcze może być? Cień? Nie. To nie ma sensu. Lawa. Też nie? Interesujące. Może ogień? Jak to nie? Jakieś to jest podchwytliwe na pewno. A wiatr? Też nie. Nie, to był wiatr bardziej. A po prostu powietrze? Air. Też nie? Nie być żaden żywioł, kurna? Może ziemia? Kur... A nawet nie mam pewności, że to jest faktycznie... Po co to w ogóle jest ta zagadka? Czy ona mnie nie prowadzi tak totalnie do wyjścia? A dobra, wiem do czego ta zagadka jest. Bo my teraz nie możemy się wyjść z tego miejsca, dopóki chyba tak nie zgadniemy co to. O ja. Dobra, to myślę dalej, bo chyba na razie mi też nic nie wpada do głowy. Chociaż nie, mam jeszcze jeden pomysł, czas. O! Aha! Właściwie, szczerze mówiąc, to odpowiedź nie miała sensu. Chociaż... Dobra, miała sens. Nie muszę odpowiadać za każdym razem teraz, nie? Pewnie, że nie. Dobra. Czyli już mamy zagadkę rozwiązaną. Co mnie naprawdę cieszy. I cieszy mnie tak mocno, że aż zapiszę grę z wrażenia. Żeby już mieć się z głowy. Lesser when the hell of need. Nie wiem. Dla mnie ta odpowiedź nie miała za bardzo sensu w sumie. W kontekście tych podpowiedzi. No ale cóż. Tak już to wszyscy wymyślili. Była to poprawna odpowiedź. Udało nam się. Więc już nie narzekajmy, tylko chodźmy, zobaczmy, czy da radę zdobyć. O ty kur... Czerwone ślepia. Wiedziałem, że to mnie spotka. Zawsze te czerwone ślepia, kurczę, z daleka. Ale to jest bardzo prawdopodobne, że będziemy musieli tam pójść. Czy mam cokolwiek, co mogłoby mnie uratować?
przed tymi czerwonymi sieciami. Potem on Invisible Reaction, Cure Poison, Purification. A ile mam tych niewidzialności? Z ciekawości. Ale muszę mieć pogorszone styki przez te choróbsko. O dwa! To one muszą być cholernie drogie. Dobra, to po prostu... Resist Fire. No, to będzie miało najwięcej sensu. No, dzień dobry. O, właśnie. No gościu sam siebie rozwalił, nie? Trafił we mnie, rozwalił siebie. Oj, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Co za powaleniec. Dobra, jeszcze tu jakiś będzie wróg? Już nic. Dobra, mamy spokój. To chwilka wypoczynku. O, oczywiście, że tak. O, dzień dobry. O, właśnie. Po co mi jakieś wasze stafy? Nie potrzebuję waszego stafu. Jeszcze trochę wyleczenka. Dobra, wystarczy. Właśnie to ja powinien się więcej leczyć z spela. No tak trochę to marnotrawstwo many, którą przecież też mam. Dobra, zapisik. Nie wiem, czy skończymy w sumie dzisiaj cały dungeon, ale... Myślę, że nie chciałbym zrobić tak długie jak ostatnio odcinki, bo to tak trochę... Chyba za długo jedno wychodzi. Ważniejsze chyba, żeby jednak treść jakaś była ciekawsza. O, zombie, dzień dobry. Nie będę zwracał może uwagi na to, jak wygląda ten zombiak. Bo nie chcę się jeszcze żegnać ze swoim kanałem. A, dobra. O, oj, 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 elektryczność, oj, oj, oj. A tak, bo są ci, co zabierają mi manę, cwaniaczki. No i mam podstawę manię, super, bardzo mnie to cieszy. Czy mogę się tu wypocząć, czy średnio? O, mogę, dobra. Siema. Oj, nie. Spokojnie. Dobra. O, ja pierniczę, to było bliskie. Dziękuję za jeden gold. Czekaj, co tam masz? Warhammer. Warhammer. Dobra, jakieś głupoty same. To też by się spelswordzi. Ciekawostka. Dobra, wystarczy spanka. Te choróbsko... Na pewno musi mi pogarszać statystyki. No ja nie wierzę, że to mi nic innego nie robi. A co to w ogóle za łódeczka? Ja totalnie nie pamiętam. Mogę z niej skorzystać? To było śmieszne całkiem. Nie, chyba nie za bardzo. Ale to by było takie interesujące, gdybym mógł skorzystać z łódeczki. Oj, szczurki. Bo tak się zastanawiałem, co to może być. A to jest po prostu takie o... O, dla picu. Na mapę może spojrzę, jak już będę się zastanawiał, gdzie ja w ogóle jestem. A na razie się nie zastanawiam, na razie sobie pozwiedzamy po prostu. O, ciekawe, czy to nie jest przypadkiem pierwszy z tych lochów, w którym będziemy musieli skorzystać z umiejętności, jaką jest szukanie głupot, na przykład kluczy. A jeżeli tak, to tak trochę... No. No, nie za bardzo będzie mi się chciał. Ominąłem wejście tam. I trochę głupio z tego powodu, więc zaraz może się tam wrócimy, z ciekawości. Ale tu jeszcze są ukryte rzeczy też. W których nic nie ma, pokój, w którym niczego nie ma. Dobra. Takie ukryte pokoje za ścianami często... Albo mogłoby się wydawać. O, ja pierdzielę, ale mam przerąbane teraz. Gdzie ten troll jest? Troll is regenerating. To niezbyt jest dobre powiadomienie dla nas. Mam nadzieję, że zbyt szybko na niego nie trafimy. Albo raczej, że nam radę ogarnąć, gdzie on się znajduje, zanim zacznie mnie cisnąć, czy coś. O kurde, dzień dobry. Oni też chyba chorobsko mi dają. Kupi zombiak, no. Z drugiej strony wszedł. Troll. O, dzień dobry. Dobra, to cię bardzo szybko chcę załatwić. Nie trafiłem. Okej. Okay. Lifesteal. Fajny spell. O, dobra. Tego trolla, taka ciekawostka, można właśnie pokonać tylko magią. Jeżeli się pokona go samą bronią, no to tak jakby on się będzie regenerował za chwilę. To tak...
A jakby tak działa właśnie ta gra. Dobra, mogę się trochę wypocząć dla many. O! Gdzie? Gdzieś po drugiej stronie. Dobra, a za drzwiami? O, szczurek tylko, dobra. Chciałbym trochę tej many odzyskać, bo jednak bez sensu, że mieć je tak mało. I gdzie znowu, jak coś wrogowie są? O, siema. Dobra, jeszcze jeden reścik tylko. O, ja. No, z kolejny troll się pojawił, no. Dobra, zapiszmy. Kolejny troll, no. No, będę na niego korzystał z moich super czarów. A może po prostu sobie ucieknę? Gdzieś. O, szurek. Bo nie musimy walczyć z nimi, no nie ma takiego obowiązku. O nie! O ja pierdzielę, to bliskie, light kill. Rzecz mnie będą straszyć, te straszne straszaki. Dlatego na nich się opasa w ten... odporność, o której zapominam oczywiście. Albo raczej za wolno klikam klawiaturę. Gdzie? Where? O! Siema. Ależ w ogóle tutaj jest tak ciemno, że praktycznie nic nie widać wokół. To jest chyba najgorsze w tej grze i najbardziej dodające straszności. Dobra, zobaczmy jeszcze, co jest po drugiej stronie wody. O, zombiak. Ja bym zombiaka najchętniej gdzieś ominął z boku. Nie wiem, czy to będzie super możliwe. O, chyba będzie. Albo nie, kurczę, pieczone. To jeszcze mnie będzie cisnął. Gdzie my jesteśmy? Zobaczmy mapkę w końcu. Prawie nic nie przeszliśmy tego dungeonu. Oj, oj, oj. Zobaczmy jeszcze tylko może, co jest tutaj. O ile będę mógł gdziekolwiek tutaj wejść na powierzchnię. Bo na razie wygląda, jakby to była po prostu jedna wielka kałuża. O. No, dzień dobry. Dobra, to skoczymy sobie na to miejsce. Resztę Elden Grove może zwiedzimy sobie innym razem. I już postaram się faktycznie znaleźć kostur chaosu. I będzie super. Na pewno nie trafimy na więcej przeszkód. O nie, na pewno nie. Na pewno już będzie prościzna, prawda? Reszta gry? Nie, nie wiadomo. Raczej nie. Dziękuję za oglądanie do następnych filmów. Na razie.